Tak, bardzo proszę. Szanowni Państwo, w Waszym imieniu i własnym, i Pana Starosty, i Pani Sekretarz Gminy Chojnice, witam bardzo serdecznie Panią Katarzynę Żak, naszego ambasadora budowy hospicjum TPH w Chojnicach. Pragnę bardzo podziękować za to, że Pani Katarzyna przyjechała specjalnie do Chojnic po odbiór naszej nagrody. Dokonania roku i kategoria filantrop jest chyba tą najważniejszą. Moja ocena jest najważniejszą kategorią, która jest realizowana od 2003 roku w Chojnicach, taka jest historia dokonań roku. Kategorie są różne, od gospodarki poprzez inicjatywę roku, imprezę roku, kulturę, sport i właśnie też są filantropii. To są bardzo szczególne osoby, które potem wchodzą w skład kapituły i pomagają nam wybierać kolejnych filantropów w kolejnych latach. Państwo znacie zaangażowanie Pani Katarzyny w nasze hospicjum, wiecie, że to jest inicjatywa wspierana przez olbrzymią rzeszę mieszkańców naszego miasta. Jestem zbudowany w tej chwili już rozmachem inwestycyjnym, bo budynek jest w stanie jeszcze powiedzmy surowym, otwartym, ale już pod dachem. Dach jest zadeskowany. Przed nami w tej chwili kolejny etap. Bardzo pięknie włącza się gmina Chojnice. Pan burmistrz zadeklarował środki finansowe wspierające TPH. My również po dobrym zeszłym roku czekamy na rozstrzygnięcia przetargowe i też pomożemy. Mówię o tym, ponieważ musimy być ambitni dalej w dążeniu do celu, a obecność Pani Katarzyny i jej wsparcie na pewno tą naszą ambicję wielokrotnie do potęgi entej, gdzie jesteśmy naturalną, dążącą do nieskończoności. Ale przejdźmy do sedna. Pani Katarzyno, ja z wielką satysfakcją wspólnie z Panem Starostą i z Panią Sekretarzem Gminy wręczam Pani statuetkę dokonań roku w kategorii filantrop. Dziękuję za wszystko. Głęboko wierzę w to. Wiem na pewno, że wspólnie będziemy otwierać oczywiście z TPH i z mieszkańcami Chojnic to hospicjum, że będzie funkcjonować, bo naprawdę warto. Ja wiem, że Pani jest o tym święcie przekonana. Dziękuję za wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jestem zaskoczona. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Cóż ja mogę powiedzieć? Ja mogę powiedzieć dużo, to już się pana. Nie, proszę, naprawdę, zapraszam. Wy też, dziewczyny. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za obecność. Dobre słowo, za wszystko. No, ja dziękuję i naprawdę wszystko zaraz opowiem. Dziękuję bardzo. A jeszcze zanim odpowie Pani, to jeszcze jest tam taki kominek. My traktujemy Panią Katarzynę jak chojniczankę, dlatego myślę, ja że dzieje Chojnic to Pani Kasia wchłonie bardzo szybko, prawda? Dzisiaj do podróży. O, a jakby było za mało, dokonania roku, historia, kolejną piszemy razem. Super. A dziękuję. Jak będzie za mało, to jeszcze dołożymy 4 tomy dzieł obrazu chojnickiego. Nie, nie mamy już dzieje Chojnic, ale dobrze, bardzo dziękuję. A ja mówię, plawkowanie Pani nas nie opuszcza, także no, w innym czasie dołożymy. To. Bardzo dziękuję. Państwo, którzy nie wiecie, jak to się stało, że trafiłam do Chojnic i jak to się stało, że jestem dzisiaj ambasadorką i robię coś, czego bym się w życiu po sobie nie spodziewała, że umiem. 2 czy 3 lata temu byłam tutaj zaproszona na Noc Poezji do Chojnic. Imprezę, która cieszy się wśród aktorów i w świecie artystycznym naprawdę wysoką rangą. Tutaj przyjeżdżają aktorzy już dosyć uznaną pozycją na rynku. Przyjeżdżają chociażby na chwilę, żeby przeczytać jakąś poezję. To się oczywiście łączy z promocją tego miejsca, bo tutaj wiele osób wtedy przyjeżdża na wakacje, ale ma to już swoją absolutną siłę. Bardzo się ucieszyłam z tego zaproszenia. Przyjechałam, zaśpiewałam 4 piosenki przed Stanisławem Sołyką. To był bardzo udany support.
I po tych kilku piosenkach, które zaśpiewałam, dostałam mnóstwo propozycji z regionu, żeby przyjechać z recitalem. I przyjechałam za kilka miesięcy z recitalem i po tym recitalu zadzwoniła do mnie pani z Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum i zapytała się, czy ja bym nie zaśpiewała na rzecz hospicjum. Ja powiedziałam, że oczywiście, żebym zaśpiewała. No a ile bym za to chciała? No nic, no bo to jest działalność charytatywna. No i tak od słowa do słowa rzeczywiście przyjechałam i poznałam ludzi, właściwie kobiety, które tam pracują. Ja ponieważ jestem w zarządzie Kongresu Kobiet, więc każda kobieta, która otwiera swoje serce, jest uśmiechnięta, robi coś, działa nie tylko dla siebie, wzbudza moją czujność. I tak było tam. Ja poznałam absolutnie fantastyczne kobiety, które pracują społecznie, ogarniają i dwie szurnięte lekarki, które absolutnie tym wszystkim zajmują się. Zaczęłam się interesować opieką paliatywną dzięki hospicjom. Bardzo łatwo jest pomóc w Polsce i w ogóle na świecie, jest pomóc dzieciom, ponieważ my, matki, bardzo łatwo otwieramy się na pomoc cierpiącego dziecka, bo nie ma większego nieszczęścia niż chore dziecko. Natomiast bardzo trudno jest w Polsce, szczególnie młodym osobom, uświadomić, że życie płynie niestety bardzo szybko i że pomoc ludziom, którzy chorują i którzy już są starsi, i żeby im godnie pomóc odejść z tego świata, tak jak godnie przeżyli swoje życie, jest nie tylko wyciągnięciem ręki w ich stronę, ale również w naszą, bo to my tymi osobami się musimy zająć i musimy im pomóc. To bardzo też naznacza nasze życie, więc dane statystyczne oczywiście są okropne i nie po to się tutaj spotkaliśmy, żeby o tym mówić. Ale tym bardziej otworzyłam się na coś, co jest w Polsce mało popularne i tym bardziej się cieszę, że w ciągu półtora roku udało nam się postawić, jak ja przyjechałam i zobaczyłam dół na budowie i dziewczyny, które mi opowiadały, że tu będzie piwnica, tu będzie winda, tu będą schody na piętro. Słuchajcie, nie pokazywałam tego po sobie, ale sobie myślę, nie jest dobrze. Kiedy to będzie? I te, po prostu to zawrotne tempo, które jest, oczywiście to się teraz zatrzymało, bo dalej nie mamy pieniędzy, dalej potrzebujemy, ale się nie załamujemy. Dalej działamy, dalej będziemy chodzić i prosić o pieniądze, mówić o nas, organizować różne możliwe akcje. Ja byłam teraz w Warszawie na konferencji Kilometry Szczęścia i dzisiaj z wami potem porozmawiam, że musimy się w przyszłym roku zapisać do Kilometrów Szczęścia. To jest taka ogólnopolska akcja. Nawiązałam też kontakt z osobą, z panią, która jest szefową fundacji skafandrów neurologicznych. I kiedy ja jej powiedziałam, że jestem ambasadorką budowy hospicjum, ona mówi, super, jak już to zbudujecie, nawiążmy kontakt, bo my bardzo chętnie szukamy też takich miejsc, gdzie możemy też działać, więc na wszystkich polach będziemy działać, będziemy o tym mówić, będziemy rozmawiać, będziemy organizować bale. Ja nawet swojego męża namówiłam w zeszłym roku, żeby na bal przyjechał. A to naprawdę dokonałam cudów. To jest facet, który nie tańczy. I słowo bal ma absolutnie pejoratywne zabarwienia. Więc skoro mi się udało przy pomocy dziewczyn, bo ja naprawdę jestem tylko taką osobą, która jakby o tym mówi, cały czas staje przodem i mówi, zobaczcie, tu jest takie miejsce jak Chojnica. Ja się zakochałam w Chojnicach, a na dowód tego, a nie mogę, bo są media, to nie mogę powiedzieć. A jak już nie będzie mediów, to powiem. Ale nawiązałam też współpracę z dwoma innymi firmami z Chojnic. Na dowód tego, że Chojnice po prostu są absolutnym, fantastycznym miejscem. Miejsce to jedno, tereny to jedno, przyroda to jedno, ale najważniejsi są ludzie.
gdybym nie spotkała tak fantastycznych dziewczyn, gdybym tak fantastycznych lekarek, które by mnie nie w jakiś sposób zapyliły do tego, żeby podjąć się czegoś, czego nigdy w życiu nie robiłam, nie byłoby mnie tu. Także ta nagroda, dziewczyny, w zasadzie nie jest dla mnie, a w ogóle dla całego Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Nisko się wszystkim Państwu kłaniam. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, albo dziennikarze chcieliby zapytać Katarzynę o różne... Ja już wszystko powiedziałam. Może jakoś nie spodziewałem? Jest okazja, proszę bardzo. Kiedy przyjedzie Pani do recitala ze swoją nową płytą? Czekam na zaproszenie. Na rozkład to zaprosimy. Czekam na zaproszenie. Ja jestem człowiekiem do wynajęcia. Taki niestety uprawiam zawód, ale bardzo chętnie bym chciała Państwu pokazać ten materiał, ponieważ po premierze płyty dostałam już zaproszenie na Festiwal Gwiazdy Międzyzdrojów do Teatru Atelier w Sopocie imienia Agnieszki Osieckiej. Będę tam w sierpniu śpiewała. Do Świdnicy na święto pierwszą, trzecią majowe i tak dalej, w różne miejsca w Polsce. Więc mam nadzieję, że i do Chojnic, które są mi bardzo bliskie, też przyjadę, bo chociażby ze względu na tych fantastycznych autorów, którzy napisali teksty na tę płytę, warto ten materiał pokazać. Zaczekamy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Konwencja dowolna. Że dziewczyny z TPH coś powiedzą o planach. Jak przebiega 1% zbiórka? No to się opraszam, natomiast promocja jest wielka, ulotki. Progresja też w tym roku jest? Proszę? Progresja. Tak, jak najbardziej. Nadajemy ulotki nie tylko na powiat Chojnice, ale również w Polsce. Mamy wielu przyjaciół, którzy nam pomagają, promują naszą inicjatywę, także liczymy, że będzie dobre. My w zasadzie mamy, każdy rok to jest wyjątkowy, bo z każdym rokiem środków jest coraz więcej. A powiedzcie, ile zebraliśmy w roku 2015? 120 tysięcy. Około 120 tysięcy. Tylko. Ja też... Już się Pani rozliczyła? Pieniądze na Wasze konto. Już. Znaczy nie ja, tylko moja księgowa. No niestety nie widzimy jeszcze tego. Zobaczymy to w lipcu i wtedy możemy podziękować za nie, nie musi dziękować. Ja też byłam ostatnio na z racji Kongresu Kobiet na takich różnych spotkaniach z kobietami no, działającymi i też zostawiłam dane z prośbą o rozesłanie wewnętrzne w firmach. Nawet jeżeli to w jednej firmie jedna osoba wpłaci, to i tak będę bardzo szczęśliwa. Bo to grosz do grosza. Także mamy nadzieję, że ten 1% też dalej, no mamy nadzieję na dalsze, tak? No tak, ale mamy też firmę, że ostatnio dzięki Pani Kasi Żak wsparła nas firma, w tym momencie nie pamiętam nazwy tej firmy, ale z Koluszek, ale w grudniu też płynęły do nas pieniążki, także dziękujemy bardzo. Ja wiem, bo ja trochę taka jestem, ale to jest z drugiej strony coś takiego, że gdybym miała prosić dla siebie, to bym się nie odważyła. Na przykład bardzo trudno było mi prosić o pieniądze, kiedy zbierałam fundusze na płytę. Siedziałam na przykład gdzieś w firmie i w środku miałam takiego robaka, który mi mówił: jesteś żenująca. Ponieważ prosiłam dla siebie i opowiadałam, jaka to ja jestem fajna i jaki ja to fantastyczny projekt zrobię i generalnie no, kto już dla mnie napisał, to kto jakby te nazwiska były też taką siłą, ale wiecie, w wielu miejscach się nie udało, ale w wielu miejscach się udało, ale to było dla mnie tak potwornie trudne. Natomiast wyjście na scenę, zaśpiewanie recitalu na uroczystości wielkiej, olbrzymiej firmy i wyszedł Pan Prezes i powiedział, że chce bis. Ja powiedziałam, będzie wpłata na... To będzie bis!
No ale ponieważ siedziało 2000 ludzi na sali, jak powiedział, że będzie, no to nie miał wyjścia. Nie, to są oczywiście takie zabiegi, ale też bardzo dużo na balu charytatywnym dzięki Wam, ja byłam nominowana, ale też bardzo wiele osób się też zainteresowało. Więc może nie teraz, nie, ale za chwilę, jeśli chodzi o sprzęt to za chwilę przyniesie też efekty. Na razie musimy to zbudować. Więc bardzo, bardzo się cieszę, bo no, wspiera mnie niezwykle Małgosia Matusiak w tym, bo też do jakby znudzenia wszystkim opowiada, jaką ja tutaj robię rzeczy. Zawsze mówię, że ja tego sama nie robię, bo to nie jest moja jakaś prywatna inicjatywa, to jest olbrzymie przedsięwzięcie. Także kolejny raz mówię też o tym w mediach, także no, liczę, że to przyniesie kroczek po kroczku jakieś efekty. Tak, widzimy to. Tak, bo program każde nagranie jesteśmy gdzieś wymieniani, nie tylko zresztą my jako stowarzyszenie, ale tak, Chojnik o Chojnice, jako miasto Chojnice bardzo często Pani promuje. To cieszy. Transakcja wiązana. Znaczy, ja bym pytał, czy to prawda, że to były już ostatnie odcinki teraz? Nie, nagraliśmy, w styczniu skończyły się zdjęcia do ostatniej serii, która będzie emitowana od września do grudnia. Tym razem są Wilkowie zimą i no, jest na końcu, że tak powiem, Wigilia i telewizja zdecydowała się ze względu na śnieg, na ten czas i na ten taki akcent świąteczny przesunąć Rancho wyjątkowo z ramówki wiosennej do ramówki jesiennej, no żeby się nie kończyło Wigilią w czerwcu, tak? Na początku czerwca, więc to są takie zabiegi. Rzeczywiście Rancho się definitywnie skończyło. No po 10 latach myślę, że... Ale mam czas. Rzecz ma czas. Ale zawsze na bierze miejsca wszędzie. No tak, to bardzo tak. Ja słyszałem właśnie, że była taka niebezpieczna scena z karpiem. Tam Hadziu zdaje się skakiwał do przelędła, tak nie wiem czy... Nie wiem, bo ja nie wiem, co to był Hadziu. Pani w tym czasie pieniędzy Nie, ja w najnowszej serii mam scenę łóżkową wreszcie z Solejukiem. Trzeba zobaczyć. 10 sezonów na to czekałam. Udana? Bardzo. W domu czy w studio? Nie, my gramy normalnie nasz dom w miejscowości pod Skwarne, to jest koło niedaleko Mińska Mazowieckiego. To jest normalnie dom ludzi, którzy tam mieszkają, którzy użyczają go na potrzeby filmu. Czy tam oczywiście wyjeżdżają ich meble, no przecież oni nie mają w salonie pierogarni, tak jak my. Ale no ale tam sypialnia też jest zrobiona. Czy pan nie robi pierogi? Oczywiście, że nie. Jest znany z pierogi. Jutro akurat na... Najbardziej z Rosji oczywiście. Na jarmarku chyba będą pierogi, podejrzewam. Jutro jest jarmark, tak? Gdzie teraz, co roku mamy za szkół? Na pewno będą szynki. O, szynka, bo ona będzie i ma być przyjemność nam akurat w jury, nie? Już jakie pan starostka. Jeżeli pani Katarzyna zaraz dobrze czas, zapraszamy do komisji. 10:30 rozpoczynamy. Jak będą pierogi, to... Będą na pewno. Małgosia? Z moją menadżer trzeba to ustalić. Ja bardzo dziękuję. Jeszcze raz pani Katarzyna, że przyjechała do nas. Dziękuję. Będziemy bardzo się na pewno spotykać wiele razy jeszcze. Przed nami czas pracy. Teraz tak. Z niego.